Na wczorajszej sesji Rady Miasta radni m.in. dyskutowali o podjęciu uchwały w sprawie budowy mostu na rzece Kamiennej. Pojawiła się szansa na aż 80-procentowe rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Takie zadania z tego programu można finansować. Można finansować i drogi, i obiekty mostowe leżące w ciągu tych dróg. Jako lokalizację nowego mostu radni wskazują przedłużenie ulicy Leona Chrzanowskiego. Do mostu przewidziane są także dwie drogi dojazdowe. Jedna od strony ulicy Jana Kilińskiego i Leona Chrzanowskiego, druga od alei 25-lecia Wolności. Tu mamy odcinek drogi przebiegający przez centrum miasta z wieloma skrzyżowaniami, kolizjami, zjazdami, z pełną infrastrukturą, jeśli chodzi o media, czyli z wieloma kolizjami, i to z tym wszystkim projektanci muszą sobie po prostu poradzić. I wystarczy na to 590 tysięcy złotych. Tu bez mediów, bez kolizji, bez pewnego przekroju ulicznego prawdopodobnie można tą drogę projektować. I wyceniony też na 40 milionów złotych, jest to też ogromna przesada. Myślę, że też swobodnie można na pół tą kwotę podzielić. Dzięki nowej przeprawie mieszkańcy osiedli Rosochy, Stawki, Ogrody, osiedle Denków i Złotej Jesieni, omijając zatłoczoną drogę wojewódzką nr 754, dostaliby możliwość na swobodne przemieszczanie się bez konieczności stania w korkach na drugą stronę miasta. Już w tej chwili nam się aleja blokuje w godzinach szybko. Dużo czasu trzeba poświęcić, żeby po prostu przejechać tą ulicą. Wiemy, że w tempie geometrycznym wzrasta nam ilość pojazdów w mieście i to, co było kilka lat temu, jest teraz, a to, co jeszcze, jakie są tendencje, to będzie jeszcze coraz więcej tych pojazdów. I już z samego tego powodu to należałoby po prostu pilnie budować w Ostrowcu most. W powodzenie projektu nie wierzy m.in. Kamil Stelmasik, radny miejski z KWW Jarosława Górczyńskiego, który podkreślał, że miejsce wyznaczone na budowę mostu jest w bliskim sąsiedztwie innej przeprawy przez rzekę. Państwo, od miejsca proponowanego przez uchwałodawcę budowy tego mostu, czyli skrzyżowania Kamińskiego z Chrzanowskiego, do najbliższego mostu jest 1 100 metrów, zdaje się, tak? Jeden most od drugiego dzieli 2 800 metrów. Ja ze swojej perspektywy, z tego, jak to osobiście sobie przeanalizowałem, uważam to za nieracjonalne i zupełnie to niepotrzebne. Projekt uchwały przedstawiany był przez radnych miejskich z PiS już w grudniu ubiegłego roku, jednak wiele razy był przesuwany i uzupełniany. Nie ulega wątpliwości, że nasze miasto potrzebuje przeprawy mostowej. Nie ulega wątpliwości, że w porównaniu z minionymi latami zwiększyła się znacznie ilość i zanieczyszczeń, i ciężkiego transportu w mieście, i w ogóle ogólna liczba pojazdów w naszym mieście. Nie ulega wątpliwości, że mieszkańcy oczekują tego typu rozwiązań, które przyniosą poprawę komunikacji w naszym mieście, będą udogodnieniem dla wszystkich, czyli dla tych, którzy w tym mieście mieszkają, a także dla tych, którzy przez to miasto przejeżdżają. Sceptycznie nastawiony do podjęcia uchwały w sprawie budowy mostu był również radny Mariusz Łata. Co ten w zasadzie most miałby łączyć? Jeżeli by miał łączyć drogę numer 9 z jakąś częścią Ostrowca, to miałby to sens. Ale zakończenie tej inwestycji na etapie obwodnicy przed torami kolejowymi to zupełnie nie ma sensu, bo ten most prowadzi do nikąd i w zasadzie zmusza do powrotu i objazdu przez wiadukt, który jest usytuowany razem z mostem. Także to dla mnie to jest troszeczkę bezprzedmiotowa dyskusja. Przewodnicząca Rady Miasta poparła korzyści wypływające z budowy przeprawy mostowej. Ostatecznie stwierdziła, że miasto obecnie ma inne, ważniejsze priorytety, jak choćby infrastruktura drogowa. Dużo dróg jest jeszcze niewykonanych w mieście, gdzie jeździ się po błocie jak na wsi. To uważam, że infrastruktura drogowa w tej chwili jest pierwszoplanowa. Spróbujmy mieszkańcom te drogi zrobić, żeby nie chodzili po błocie albo po krzakach, tak jak na ulicy Zielonej, gdzie słyszałem w Denkowie, że ludzie nie mają nawet jak dotrzeć do swojego domu. Radny Jerzy Wrona apelował o zwrócenie uwagi na fakt, że niebawem będzie ogłoszony nabór wniosków przez wojewodę świętokrzyskiego. Po ogłoszeniu gmina będzie miała 30 dni na złożenie wniosku aplikacyjnego. Jeśli teraz nie zdecydujemy się i nie podejmiemy tej inicjatywy, to na razie nie jest podany kolejny termin naboru wniosków. Po burzliwych dyskusjach głosowanie wykazało, że mostu na rzece Kamiennej nie będzie. Za projektem uchwały zagłosowało 6 radnych, przeciwko było 16 głosujących, jeden radny wstrzymał się od głosu.